Wszyscy liczą na Państwa na widowni, więc bardzo prosimy, ja pozwolę sobie na kilka słów takiego zagajenia, wstępu. Strasznie szkoda, że takie filmy powstają w roku 2018, kiedy brakuje nie tylko tych, którzy czynnie walczyli z komunistycznym zniewoleniem, ale umierają nawet ich potomkowie, dzieci. Tu, w tym filmie, widzieliśmy pana Piotra Bartoszewskiego, syna Wira, którego też już nie ma między nami. Szkoda, ale dobrze, że chociaż teraz, po tylu latach, możemy rozmawiać, tworzyć takie filmy, wydobywać prawdę historyczną. Prawda historyczna niestety czasami różni się od tej prawdy takiej najbardziej oczywistej. Bo ta prawda, zdarzenia, które miały miejsce, są dla nas niepoznawalne. Historia ma to do siebie, że wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, są niepoznawalne tak dokładnie i do końca. Poznajemy je poprzez pryzmat zeznań, dokumentów, za pośrednictwem zawsze czegoś, nigdy wprost. Niemniej jednak dążeniem historyka, filmowca, dokumentalisty jest właśnie sięganie po tę prawdę. I tu istotna rzecz. Czasami prawda może być przykra, smutna, bolesna. Nie zwalnia nas to od tego, żeby do niej dążyć i żeby wydobywać ją na światło dzienne. Chciałbym Państwu zasugerować, jeśli mogę oczywiście, taką refleksję nad zjawiskiem, tutaj była mowa o tym filmie, nawet na sam koniec padły słowa: my Polacy byliśmy narodem niepokornym, nie mogliśmy pogodzić się ze zniewoleniem. Tymczasem jest to twierdzenie piękne, słuszne, ale nie do końca. Nie ma wątpliwości, że gdyby nie część Polaków, konformistów, w nadziei na własne korzyści, albo tych, którzy zostali omamieni przez komunistów, historia powojenna wyglądałaby inaczej. Gdyby nie ci, którzy współpracowali z władzą komunistyczną, historia wyglądałaby inaczej. Gdyby nie donosiciele, tajni współpracownicy, agenci, wielu naszych bohaterów miałoby być może szansę przeżyć. Kiedy patrzymy na dzieje drugiej konspiracji antykomunistycznej, widzimy, jak wielu, jak strasznie wielu naszych żołnierzy ginęło na skutek donosu, zdrady, czasami zwykłej niefrasobliwości, długiego ozora, jak to się mówi. To jest jeden z tematów, o których trzeba nam mówić. Druga rzecz, równie bolesna, to pytanie, kto to byli zdrajcy. Czy naprawdę każdego, kto udzielał informacji Urzędowi Bezpieczeństwa, można nazwać tym okropnym, strasznym słowem? Bo przecież bardzo często ci, którzy wsypywali, byli takimi samymi ofiarami systemu, jak ci, których wsypywali. Ci, którzy zostali złamani w śledztwie, skatowani, przekraczali próg bólu wytrzymałości, byli takimi samymi ofiarami, jak ci, których właśnie, no nie zdradzali. No trudno tutaj użyć takiego słowa. Tutaj ten wątek w filmie też się pojawił.
łamania ludzi przez UB i wykorzystywania informacji od ludzi złamanych, zmaltretowanych, bólem, strachem. I oczywiście, ja już za długo mówię, może kogoś z Państwa natchnąłem do pytania, a może są pytania inne, bardziej szczegółowe. Tu nasi goście dysponują olbrzymią wiedzą. Jeżeli film zasiał w Państwu jakieś chęć zadania pytania, dowiedzenia się czegoś więcej, bardzo prosimy. Ja mam bliżej, to nie będę czekał na harcerze. Ksiądz Wojtasiu. Proszę Państwa, ja już chodziłem do szkoły, kiedy ten film, kiedy działy się wydarzenia powiedziane w tym filmie. Patrzyłem na to oczyma już dziecka z klasy trzeciej, piątej i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, wszystko w tym filmie jest tak rzeczywiście, jak tutaj i pan profesor podkreślił, i tak było. Gdy chodzi o to, co tam władze chciały osiągnąć przez amnestię, to mój sąsiad i sąsiad pana senatora Chruścikowskiego, niejaki Lucjan Łukaszyk z Białowoli, ujawnił się. Darowano mu wszystko, zdał broń. Przyjechał do domu, Młocka była w jesieni, przyjechali z Zamościa łowcy, wyciągnęli go i zastrzelili. A więc była to tragedia. Drugą rzecz, którą chciałem to powiedzieć, nie możemy nazwać wszystkich, którzy tam zdradzili, zdrajcami. Zadajmy sobie pytanie, my tutaj obecni, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji? Bo ja za siebie nie ręczę, gdybym się znalazł wśród takich tortur, głodu, braku snu, czy nie uległbym temu? Nie możemy ich wszystkich potępiać. Muszę powiedzieć jeszcze jedno, że również i w tej władzy komunistycznej byli niektórzy, którzy sprzyjali tym właśnie żołnierzom niezłomnym. Ostrzegali ich i chwała im za to. A na koniec jedna refleksja, ogólna. Historia jest nauczycielką życia. Czy dzisiejsze czasy nie są czasem podobne, ale owszem gorsze od tamtych? Bo dzisiaj nikt nikogo do więzienia nie wsadzi za swoje przekonania. Najwyżej zabiorą mu obywatelstwo honorowe. Ale czy dzisiaj nie jest gorzej? Myśmy wiedzieli w onym czasie, że ci ludzie, którym się powie, on słowa dotrzyma. A dzisiaj nie wiadomo, co kto myśli. Będzie się pięknie uśmiechał, a co innego robi. Chodzi o to jeszcze jedno, żeby ta hekatomba cierpień, krwi, całe tony, hektolitry przelanej, żebyśmy ją nie zmarnowali i dla Polski pracowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My byśmy w ogóle chcieli wszystkim serdecznie podziękować za tak liczne przybycie i Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, że możemy filmy o takiej tematyce wspólnie robić. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w filmie nie wyczerpaliśmy nawet ułamka tematu, jakim było działanie drugiego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Tak samo jak oczywiście nie daliśmy rady wspomnieć o wszystkich bohaterach, którzy brali udział w tych działaniach. A ta historia wcale nie zakończyła się na aresztowaniu Mariana Pilarskiego. I tu może o tym parę słów by pan Szybrowski powiedział. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że jak na razie nie widzę żadnych pytań w zakresie historii, to
powoli, żeby Państwa trochę ośmielić. Tak jak powiedział przed chwilą Pan Rafał Kołodziejczyk, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że drugi inspektorat Armii Krajowej, drugi inspektorat Zamojskiej Armii Krajowej działał na przestrzeni tak naprawdę jako struktura sformalizowana jedynie 2 lat. Tak jak wskazano w filmie, może to trochę uściśle, tam tych osób wchodzących w tą strukturę było ponad 200 zaprzysiężonych członków. Do tego dodajemy jeszcze całą rzeszę współpracowników, od których nie odbierano w ogóle najczęściej przysięgi na wierność drugiemu inspektoratowi. Oczywiste jest, że walka zbrojna była ograniczona właśnie dlatego, że oczekiwali na trzecią wojnę światową, która tak naprawdę chęć oczekiwanie było powszechne w tym czasie. Dzisiaj możemy sobie w cudzysłowie popukać się w czoło, no jak to, 48 rok, ktoś jeszcze myśli o trzeciej wojnie światowej. Wbrew pozorom takie oczekiwania społeczeństwa były bardzo żywe i nie tylko na terenie Lubelszczyzny, ale również na terenie całego kraju. Film nie jest w stanie przedstawić całości. Dlaczego? Dlatego, że większość osób, które wpadły w ręce UB, miała odrębne procesy, czyli licząc 200 osób, mamy, proszę Państwa, ponad 200 odrębnych procesów. Do tego dochodzą jeszcze odrębne procesy współpracowników. Żeby nie być gołosłownym, tylko na terenie Chrubieszowskiego oddziały Wincentego Mieczysława Wróblewskiego miały 200 współpracowników. A co powiedzieć jeszcze o oddziałach Wrzosa i oddziałach Romka i Ryśka. Tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz nadmienić. W trakcie filmu padają pseudonimy Romek i Rysiek. Nie są one jednak wskazane w treści filmu. Chodzi o żołnierzy drugiego inspektoratu. Romek to jest Antoni Mojżesz, Rysiek to jest Eugeniusz Malec. Obaj zginęli w obławie 11 maja 52 roku pod Niedzieliskami. Co do kwestii agentury, no musimy zdać sobie sprawę z tego, że naprawdę była ona bardzo, bardzo duża. Z czego to mogło wynikać? Mogło to wynikać przede wszystkim, tak jak już powiedział Pan Profesor przed chwilą, rzeczywiście ze złamania ludzi. Nie da się w moim przekonaniu przyłożyć dzisiejszej miary do sztuki oceny własnego stanu psychicznego w ówczesnych czasach. Dlatego daleki jestem od oceny działań tychże osób, bo nie wiem, jak ja bym się w takiej sytuacji zachował. Niezależnie od tego, jako historyk muszę odnotować taki fakt, że gdyby tak naprawdę nie działalność agentury, to rzeczywiście tych problemów by nie było. Przecież dzięki działalności agentury wpadli Rysiek i Romek. Dzięki działalności agentury zginął Szum. Rozpracowano wiele kontaktów też dzięki temu. Niemniej jednak organizacja ta, pomimo rozbicia strukturalnego w kwietniu 50 roku, miała działalność, jej żołnierze działali bardzo długo. I tu już na koniec, no widzę, że Pan Profesor... To chcę nawiązać płynnie do tego, co Pan mówi. Nie wszyscy wpadali. Niektórzy działali bardzo długo, między innymi Wrzos. Myślę, że Pan Poseł tutaj chciałby... No ja tylko tyle powiem, że my mamy bardzo liczne grono bohaterów na terenie Zamojszczyzny okresu okupacji hitlerowskiej, okresu walki z władzą komunistyczną sowiecką. My tutaj na ostatnim zadaniu sprawozdawczym Pan Nizio poruszył temat Korda. Myśmy chcieli się zainteresować też Kordem, przypomnieniem jego wybitnej drogi.